Hea! Ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was już w kolejnym odcinku z serii Gran Turismo 2. Dzisiaj wejdźmy może do garażu. Mój stan konta naprawdę się uszczuplił po moim ostatnim zakupie. Pewnie niektórzy z was już widzą, teraz już na pewno wszyscy. I tak! W końcu jest! Suzuki Escudo Pikes Peak Version. A to oznacza, to że kupiłem ten samochód, to oznacza tylko jedno, że dzisiaj bierzemy się za Rally Events. Dokładnie. No i tak, mamy tutaj na każdej trasie dostępne po 3 wyścigi. I zobaczmy, odpowiednio nagrody nam się powiększają za każdy kolejny wygrany wyścig. I bodajże z tego co widzę wynoszą one tak odpowiednio, a nie, tutaj wynoszą one nieco inaczej. A gdzieś jest, maksymalnie International B. Czyli im bardziej wzrośnie, im wyższa licencja potrzebna do danego wyścigu, to tym większe nagrody. I widzę, że to są odpowiednio 5, 8 oraz 10 tysięcy. No i dobra. Zatem zaczniemy może od najtrudniejszych moim zdaniem wyścigów, mianowicie Pikes Peak Hill Climb. Gdyż mamy tutaj dość konkretną konkurencję w postaci Forda RS200, Suzuki Kultusa oraz drugiego Suzuki Escudo. No i za te dwa wyścigi dostaniemy łącznie aż 50 tysięcy, co mnie oczywiście jak najbardziej cieszy. Wyścigi te same są krótkie, to też myślę, że przejedziemy w tym odcinku znacznie więcej wyścigów niż to ma normalnie miejsce. A to dlaczego, że opcja ducha. No właśnie, wyścigi rajdowe różnią się tym, że nie ścigamy się normalnie z kierowcą, tylko ścigamy się, jakby to wam powiedzieć, z duchem danego kierowcy, czyli po prostu z pojazdem, który najzwyczajniej w świecie, no po prostu musimy pobić czas, jaki został nam postawiony przez naszego przeciwnika. Zatem rozpocznijmy wyścig. Póki co nie chcę jeszcze jechać na manualnej, ze względu na to, że chcę się zapoznać dobrze z trasą i pojechać maksymalnie dobrze, jak to jest możliwe. No jak widzicie, tutaj trasa nam się wyróżnia tym, że to nie jest typowy taki tor, tylko wyścig z punktu A do B. Co jest co najmniej dość wyjątkowe. No i dobra, w końcu mamy okazję w 14 odcinku pojechać właśnie Suzuki Escudo za zarobione 2 miliony. I pewnie się zastanawiacie, skąd ja wziąłem te pieniądze? Otóż postanowiłem nie robić tych mistrzostw GT300, tylko postanowiłem sprzedać parę niepotrzebnych samochodów. I ogólnie w całym rozrachunku zostało mi miałem w wyniku sprzedaży właśnie tych wszystkich pojazdów jakieś 2,5 miliona. Za które właśnie kupiłem Suzuki Escudo. Ulepszyć go niestety nie dało rady ulepszyć, gdyż to właśnie jest Escudo, to jest samochód z modyfikacją rajdową, właściwie modyfikacją wyścigową, ale taki tam szczegół. Dobra, ręczny. Coś ręczny chyba niespecjalnie tutaj działa, z tego co widzę. To też mogę mieć lekkie problemy z wygraniem kolejnych wyścigów, ale spokojnie, damy radę. Dammit! Kurde. No, tutaj już widać wyraźnie, czuć tą różnicę w prowadzeniu samochodów. Że tutaj nie ma twardego asfaltu, tylko jest shooter. I tu trzeba zastosować nieco inną technikę wchodzenia w zakręty. No, dawaj, handbrake! Kurde. Suzuki, ty jesteś takie tempe, że nie masz ręcznego, czy co? Czy o co chodzi? O co ci do diabła chodzi, samochodzie? Bo naprawdę, odnoszę wrażenie, że ty ręcznego w ogóle nie posiadasz. Ale tak autentycznie. Dobrze przynajmniej, że będziemy mieli jeszcze dwie okazje na przejechanie jeszcze tej trasy ze dwa razy. To też cieszę się z tego tak całkiem. Ale dalej będziemy już, myślę, jeździli po innych trasach, jak już ukończę właśnie tą serię wyścigów. No. Kurde. Tutaj jeszcze przeciwko Fordowi Focusowi RS200 to jeszcze mogę sobie pozwolić na takie błędy, ale już w kolejnych etapach to już nie będzie specjalnie na to miejsca. No jak widzicie, wyścig nam zajął niecałe 2 minuty. No i tu po prostu you win, taki ekran i tyle w temacie. Pikes Peak Hill Climb. 5000 odbierzemy nasze. Wow, coś się tak nam lekko dźwięk ściął, co mnie trochę zmartwiło. A nie mamy tutaj możliwości zapisania powtórki. Trochę smuteczek, ale z drugiej strony ja tak nie korzystam nigdy z tej opcji, to też wiele nie tracę. No i dobra. Wyścig numer 2 przeciwko Suzuki Kultus w wersji Pikes Peak. Dobra, typ ducha zostawiamy jaki jest. Skrzynia automatyczna jeszcze póki co. Ja pamiętam cały czas, że miałem przejechać wyścig w Escudo na manualnej. No i dobra, i teraz będzie wyzwanie. Przeciwko Kultusowi, czyli autu
które właśnie jest przystosowane do tego typu wyścigów. No i co to będzie? Co to się okaże? No i dobra, zobaczymy, czy uda mi się go zgubić już na początkowych odcinkach trasy, czy może wręcz przeciwnie, będzie się on nie trzymał tak twardo, tak uparcie. Tylko najpierw muszę zachować nieco kontroli. A może z ręcznym hamulcem chodzi o to, że tutaj normalny hamulec działa jak hamulec ręczny. Wiecie? To by nie była nawet głupia teoria, że ręczny działa, znaczy się normalny działa jak ręczny. No tak, shooter, zapomniałem. Gaz, 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 gaz. Ciskaj gaz. Nie obracaj się! I w ten głupi sposób przegrywa się wyścigi. No niestety, po 13 odcinkach jeżdżenia po asfalcie, po stabilnym gruncie przyszła pora na szutry, a to już jest naprawdę nieco inna nawierzchnia, znacznie trudniejsza, no nie ukrywam, jest ta różnica w prowadzeniu. Plus jeszcze taka moc, prawie 1000 koni, to naprawdę, tu po prostu nie ma opcji, żeby się tego nie odczuło jakoś w taki wyraźny sposób. A może zrobię, przejadę to takim sposobem, że najzwyczajniej w świecie będę się wbijał w bandy. Kurde, no może przeciwko Kultusowi jeszcze dam radę, ale przeciwko Escudo? Kurde, Escudo kontra Escudo, to będzie naprawdę takie ciekawe starcie. Ale, no naprawdę... Kurde, no naprawdę, GT2 to naprawdę wyróżniało się taką różnorodnością, jeśli chodzi o rodzaje wyścigów. Come on, come on, come on, come on, come on! Dawaj, dawaj, wbij się, wbij się! Dobra, dobra, damy radę, damy radę! Już go prawie, No prawie, że jest! Prawie, że... Prawie go mam! A, nie dorwę go! Po prostu go nie dorwę. No, jak widzicie, tutaj jeden błąd oznacza już porażkę. Mogę to jakoś powtórzyć albo coś? Ach, 2/30. Już przegrałem, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę doskonale. No i właśnie dlatego chciałem przejechać najpierw te wyścigi najtrudniejsze, żeby mieć to od razu z głowy. No jak widzicie, nie mamy tutaj nic do wygrania. Znaczy się, nic nie wygrałem najzwyczajniej w świecie. Kurde, nie umiem coś dzisiaj mówić. Nie wiem dlaczego. Ale dobra, próbujemy jeszcze raz. No tak, drugie miejsce, jasne, jasne. Powtarzajcie mi to cały czas. Dobra, jeszcze raz. Tylko tym razem pokażę klasę. A nie! Że na pierwszym zakręcie już odwaliłem fejla. No ale z drugiej strony, no, przecież nic nie może iść idealnie. Kurde. Tak sobie właśnie zdałem sprawę, o czym ja w ogóle gadam. Naprawdę, no, to co ja mówię tutaj, to... No nie wiem, to jest tylko jakiś taki dziwny zlepek słów, które mają za zadanie... Tak, zgadliście. Przeciągnąć mój słowotok. A ja właśnie sobie lubię tak pogadać. Kurde, no! Już było o słowotoku. Już było w GT2 omawiane... Znaczy, omawiana kwestia słowotoku. A dzisiaj coś mam ten słowotok wyjątkowo słaby. Kurde, no smutna twarz. A może lepiej się skupię na jeździe, a nie będę gadał głupoty? A może zrobić tak, że będę nieco wolniej jechał na zakrętach, ale za to będę miał kontrolę nad tym, co się dzieje z samochodem? Chociaż takie wbijanie się w bandy to też nie jest głupi pomysł, tylko z drugiej strony, jakby tu był system uszkodzeń, to już bym naprawdę miał strasznie poobijane auto. No, 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 spokojnie, spokojnie. Okej, okej, tu... Kurde, no tyle ostrych zakrętów tutaj, naprawdę, no. Więcej się nie dało? Ja rozumiem, że Pikes Peak, że wchodzimy na szczyt jakiejś góry. No ale bez jaj, no. Przecież można było zrobić taki nieco bardziej prostszy tor. Narzekania casuala. Że on to by chciał taki mieć wszystko łatwo, na tacy podane, wszystko elegancko, pięknie. No ale niestety, tak się nie da. Musi być trudno, bo inaczej granie stanowi wyzwania. I powstają jakieś casualowe ścierwa. Typu na przykład... Albo może nie, nie będę jechał po tytułach konkretnie! No, dobra, dobra! Rozpędź się! Jezus Maria, udało się! Dobra, spokojnie! No to Escudo to naprawdę... To jednak jest wyzwanie, prowadzenie tego samochodu i Kultus jest za mną. A nie, już nie jest za mną. Znaczy się, jest cały czas za mną. Tylko po prostu już się oddaliłem od niego. To też był on trochę bardziej za mną. Kurde, no coś mi mówi, że jednak ten odcinek nam się trochę jednak wydłuży. I 25 tysięcy! Zasłużone! Dobra, jedziemy na następny wyścig. Bez zbędnego gadania. Ja autentycznie nie mam pojęcia, co mówię, co mówić. Tylko po prostu jedyne, co mogę powiedzieć, to to,
to po prostu komentowanie tego, co się dzieje na ekranie. Przyznaję się. Może jednak lepiej nie będę nic mówił, tylko po prostu się skupię na jeździe. Albo może po prostu mam taki dzień, że po prostu mi komentarz nie idzie najzwyczajniej w świecie. Bo wiecie, czasami jest ten dzień, kiedy po prostu to dobre flow jest, że po prostu wszystko ładnie, pięknie idzie. A innego dnia z kolei jest tak, że najzwyczajniej w świecie po prostu nic nie idzie i nawet komentowanie! O właśnie! Suzuki jest Scudo. No tak. Wyścig numer 3 na tej trasie. Mam nadzieję, że to mi szybko i w miarę przyjemnie minie. Że uda mi się tego Suzuki Scudo wyprzedzić. A może zrobię tak, że będę jechał dokładnie za nim. Będę robił dokładnie to, co on tutaj. Tylko o 1 km na godzinę szybciej. Kurde! To była dziwna sytuacja. To był naprawdę dziwny moment. Tak po prostu mnie płotek wziął, zatrzymał. Come on. Rozpęd. Rozpędź się. Come on. Jedziesz. Dawaj. Come on. Dobra, jadę z nim łeb w łeb. Tylko w ogóle, czemu ja się przejmuję tym, czy się z nim zderzę, czy nie? Przecież jadę przeciwko duchowi, a nie przeciwko prawdziwemu samochodowi. W sensie, który ma cielesną formę. O. Dawaj. No. Powiem wam, że rywalizacja jest wyrównana. Tu albo ja się wybijam na prowadzenie, albo mój przeciwnik tutaj zdobywa właśnie przewagę. Ale teraz ja już powoli zaczynam przeprowadzać moją ofensywę. I idzie ona całkiem skutecznie. Dobra, już jest drugi punkt kontrolny. Teraz jeszcze tylko do mety dojechać. Come on. Byle spokojnie, byle tylko... O, właśnie o tym mówię. Ta walka o tą pierwszą pozycję. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że będzie tutaj właśnie wyzwanie. Dawaj. Come on. Kontrola nad przepustnicą, znaczy się nad pedałem gazu. To jest tutaj najważniejsze. Dobra, dawaj. Nie. Jest daleko. Dobra, radę. Jest! Minuta 49. Udało mi się wygrać Suzuki Scudo. Pierwsze miejsce. I już opuszczamy ten tor, żeby pokazać wam nieco inne tory, jakie tutaj oferują nam mistrzostwa rajdowe. Znaczy się wyścigi rajdowe, znaczy się rally events, znaczy się... No znaczy się, nie wiem, jak to jeszcze ująć. Ale po prostu wyścigi na bezdrożach. O! To jest dobre określenie. No i dobra. Co my tu jeszcze mamy? Smoky Mouth, Mountain North, Tahiti Maze, Tahiti Dirt. Może przejdziemy jeszcze Smoky Mouth, Mountain, Tahiti Maze i Green Forest. Bo to są takie ciekawe tory. I tutaj już rywalizacja będzie naprawdę łatwa i przyjemna. Gdyż dostanie naprawdę słabych przeciwników, jak na nasze Suzuki Scudo. Zresztą poniekąd też kupiłem właśnie Suzuki Scudo pod kątem właśnie wyścigów rajdowych. To właśnie dlatego nie było tych wyścigów tak długo w tej serii. Dopiero teraz się pokazały. Gdyż tak czy siak bym musiał je kupić, żeby właśnie mieć szansę z Suzuki Scudo, Suzuki Kultusem. I powinienem chyba wziąć Nie, pomyliły mi się po prostu warianty Smoky Mountain. Dobra, dawaj. Albo może zrobimy jeszcze inaczej. Przejadę po prostu po jednym wyścigu na każdej z tras, jaką nam oferuje właśnie ten rodzaj imprez. Wow! Suzuki, coś ty robisz? Wow. Dobra, tutaj już sobie mogę pozwolić na błędy tego typu. Także nie ma tematu nawet. No i stylistyka tutaj taka trochę ponurawa. Taka trochę... sugerująca, że pogoda tutaj jest pochmurna. Ale jak już mówiłem, zawsze jakaś odskocznia. Kojarzy mi się to, nie wiem, z jakąś Irlandią albo coś. Nie wiem, w jakich krajach jest jeszcze tak typowo pochmurna pogoda. Bo wiem jedynie, że w Wielkiej Brytanii właśnie jest taka atmosfera. Tutaj taka, można powiedzieć, pochmurna, że regularnie są jakieś opady deszczu albo jest duży niedobór słońca. Ej nie, seriously, o czym ja gadam? I seriously, dlaczego mi nagle język się plącze i ja mam takiego dobrego słowotoku? Może powinienem jakoś tak ograniczyć gadaninę? I mówić tylko wtedy, jak mam coś konkretnego do powiedzenia? Dobra, jest 5000 bodajże. Tak, zgadza się, 5000. No jak widzicie, nagrody naprawdę marne. Ale myślę, że odkujemy się jeszcze, że wygramy tyle pieniędzy, że uda mi się właśnie zdobyć... Dobra, może nieważne. Dobra, następna trasa Smoky Mountain North. Tylko może tym razem przeciwko Subaru Impreza. Co by zdobyć więcej kasiory.
typ ducha został. Mamy oczywiście... No właśnie, skrzynia ręczna. Dobra, wiecie co? Następnym razem zrobimy tak, że... Następny wyścig pojadę na skrzyni manualnej. Kurde, już się tak zapędziłem po prostu, że... No masakra. Cały czas wyścigi tylko na automacie i automacie, żeby mieć jakieś... Żeby mieć przyjemną taką przejażdżkę. No i dobra. Widzę, że zaczynamy tutaj od długiej prostej. To też zastanawiam się, jaką prędkość tutaj wycisnę. I widzę, że już jest ponad 180 mil na godzinę, czyli ponad 3 paki, które bardzo szybko wytraciłem. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Spokojnie, 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 spokojnie. O, dokładnie. Tak się powinno pokonywać zakręty tutaj, że bez żadnych słuczek ani niczego. Okej. Pięknie, już Subaru odskoczyło. Znaczy się, straciłem Subaru z pola widzenia. Także... No, Subaru już raczej tego wyścigu nie wygra. Zatem jedyne co zostało to pojechać w miarę równo i... Spokojnie! Jezu! Dlaczego? Suzuki, dlaczego mi to robisz? Tak... Nie no, Suzuki może i jest szybkie, może i jest naprawdę mocnym wozem na te zawody, ale z drugiej strony no... Kontrola nad nim to też naprawdę duże wyzwanie, mimo wszystko. Także... Po prostu spokojnie, spokojnie, spokojnie! Kurde no, kontrola nad tym samochodem to rzeczywiście wyzwanie jest. I odnoszę takie lekkie wrażenie, że teraz gadam jak mistrz Yoda. Dobra, napis you win, oczywiście, wygrałem ten wyścig. Bez żadnych problemów. Następny poproszę. Bonus, pierwsze miejsce 10 tysięcy. I z tego co pamiętam tutaj, to raczej samochodów żadnych nie otrzymamy za wygranie właśnie tych rajdów. Trochę taki smuteczek, że kupuję auto za 2 miliony, a nawet nie mam jakiejś porządnej nagrody za właśnie wygrywanie tych wyścigów. Dobra, Green Forest. Focus Rally Car oczywiście. Przeciwko temu panu się zmierzymy. I teraz Start Race, skrzynia biegów. Skrzynia biegów manualna. Jak najbardziej. Czy zostało nam jeszcze generalnie... Łoż ty w życiu, jaka trasa! No, może być lekki problem. No i, dobra. Dawaj. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Spokojnie, spokojnie. Wytrać trochę i teraz. Teraz przechodzę w ten tryb skupienia, kiedy to... No, no. Dawaj, o. Teraz właśnie przechodzę w ten tryb skupienia, kiedy to... Bardziej się skupiam na przekładaniu biegów, niż na samym gadaniu, takim samym w sobie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Tempo, 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 okej. No, jakoś póki co idzie. Dobra, jest stabilnie, jest pięknie, tylko Suzuki, nie skacz tak! Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, no to Suzuki no naprawdę ma taki rozpęd, że naprawdę nie muszę nawet wrzucać jedynki, żeby się to jakoś w miarę szybko rozpędziło. Trójki chyba w sumie też. Nie! Jest! Jezu! Jezu! Boże, co się dzieje? Nie ogarniam tego wozu! Ja tego auta po prostu nie ogarniam! Wystarczy po prostu byle hopa, a to auto już nagle zaczyna tak świrować, że po prostu masakra jakaś! Zresztą sami widzicie nawet tutaj, jak to auto potrafi naprawdę ledwo co wyskoczyć i już leci! Leci jak Kamil w Soczi! Jezu, 2 złote medale, naprawdę, kto by się spodziewał, że wyjeździemy tyle złota, jeszcze z Rosji. Dobra, jakoś poszło. Ale naprawdę, to co się tutaj dzieje, to hardcore. A chciałem kupić Suzuki. Chciałem przejechać te wyścigi tak w miarę przyjemnie, w taki w miarę przyjazny sposób. A tu tymczasem co się okazuje, że jednak będzie mi to utrudnione. Ale który raz to już mówię, no naprawdę. Continue. Czekamy, czekamy, aż się nam menu załaduje pięknie, elegancko. Okej, tą trasę mamy już za sobą i myślę, że przejdziemy jeszcze te 2 wyścigi tutaj. Bo te to są po prostu odwrócone wersje tych tras. Tam 2 pozostaje jeszcze. I dobra, niech będzie to. Takie pierwsze z brzegu, co było. Come on. Start Race, Tahiti Hitting Maze. Skrzynia biegów automatyczna. Chociaż z drugiej strony na manualu nie było w sumie tak źle. Zwłaszcza, że odnoszę takie lekkie wrażenie, że miałem jakby taką nieco większą kontrolę nad samochodem. A może to tylko moje przypuszczenia? No i dobra, mamy nieco inną odmianę. Właśnie Tahiti Road. Właściwie taką szutrową odmianę. Cały czas niby jest właśnie w środowisku właśnie Tahiti. Ale
Ale... Tahiti Road, ta pierwsza trasa, na jakiej jechaliśmy, to była wersja taka drogowa, a tutaj czasem mamy szutrową trasę. Co świadczy o tym, że może to być trasa na jakiejś takiej wyspie. Nie wiem jakiej, nie wiem, czy istnieje wyspa, w ogóle wyspa Tahiti. Nie zamierzam się jakoś wgłębiać w temat. I widzę, że tutaj trasa naprawdę jest kręta i nazwa naprawdę odpowiada, że Tahiti Maze, bo naprawdę tutaj to przypomina taki labirynt. Dobra, okej. Okay. Żeby tutaj w miarę... Dobra, niech będzie po ścianie. Niech ci będzie Suzuki. Dobra, gdzie jest mój przeciwnik? Przeciwnik jest bodajże teraz na tych dwóch ostrych zakrętach, ale jakoś szczególnie go nie widzę tam. Może to i lepiej, że nie mam go w zasięgu wzroku, bo to byłby naprawdę lekki problem dla mnie. Ale z drugiej strony, jakby tam był na początku właśnie tych dwóch ostrych zakrętów, to może jednak nie byłby to taki problem. Zresztą nie rozważajmy tego. Dobra, on cały czas jest daleko za mną. Ach, kurde no. Nie ma to jak branie OP wozu na zawody. Po prostu rozwalasz wszystkich przeciwników, nawet się nie spocisz. Nawet nie dasz szans właśnie na jakąkolwiek rywalizację. Chociaż wycik z Suzuki Escudo to było coś emocjonującego, to na co czekałem mniej więcej. Że po prostu to będzie takie coś, że... No to na co czekałem, że będzie ostra rywalizacja, że będzie wyrównany pojedynek, który ostatecznie ja wygrałem. Kurde, coś czuję, że moje flow jakby słabnie coraz bardziej. Stąd też takie wytłumaczenie tego mojego spokojniejszego głosu. Nie wiem, może powinienem się czegoś napić albo krzyknąć coś. Nie będę krzyczał. Ja chcę to po prostu tak na spokojnie wszystko przyjąć. Odprężyć się. Odsunąłbym się nawet trochę od mikrofonu. Ale z drugiej strony oberwie trochę jakość właśnie audio mojego. Dobra. Pulsar. A to ciekawe. Co tutaj mnie spotka za samochód? Pulsar. Jaki to samochód będzie? Dobra, odcinek trwa już dobre 20 minut, także... Jeszcze ten jeden wyścig i... O, ta trasa mi nawet odpowiada. Jest taki szybszy fragment z tego, co widzę. I Nissan Pulsar. Oj, Nissanku, powiem tak. Zniszczę cię! Tak, autentycznie, ja go zniszczę. Ja go po prostu zmasakruję tutaj. Zwłaszcza na tej długiej prostej. Jak odskoczę tylko, jak tylko wjadę właśnie na tą prostą. Zresztą już teraz to się dzieje. No naprawdę. On sobie jedzie spokojnie, a ja tymczasem mam problemy ze sterownością mojego Suzuki. Dawaj, tempo, jedzie. No pięknie, już mnie dogania, ale Suzuki, mam nadzieję, że się nie dasz. Mam tylko nadzieję, Suzuki, że będziesz już ze mną współpracowało. A co za tym idzie, ten wyścig przebiegnie w miarę spokojnie, w miarę tak elegancko. I dobra, teraz jest ta długa prosta, o której mówiłem. I teraz się zacznie... No właśnie, walka o przetrwanie! No oczywiście, nic nie może być takie kolorowe, jakby mi się to chciało, żebym to sobie tak wymarzył. Aj. Nic po prostu nie może iść po mojej myśli. Nie mogli mi dać jakiegoś spokojnego fragmentu, jakiejś długiej prostej. Chociaż z drugiej strony, jakbym poszedł tak z Suzuki na test course, gdybym je tam wypróbował sobie, to może bym poznał pełnię możliwości tego samochodu, jak szybko to potrafi jechać. Ale z drugiej strony, ten wielki spoiler, aerodynamika tego samochodu, no pewnie rozpędzenie się do takiej prędkości by pewnie sprawiło coś w stylu, że Suzuki by najprawdopodobniej by zechciało sobie polecieć jak taki samolot, ale nie wiem, czy bym na to pozwolił. I wyścig skończony, you win, oczywiście, exit i kończymy już powoli ten odcinek. Trwa on naprawdę już wystarczająco. Każdy wyścig po jedno okrążenie. W ogóle ile my wyścigów dzisiaj zaliczyliśmy? Nie zasejwowałem gry. Pozdro 600. Nie no, naprawdę, masakra. Dobra, zasejwuję sobie później. Tak. Za chwilę sobie zasejwuję, jak zakończę nagranie. Ale póki co przejechaliśmy tak. Tu 5, 6, 7, 8 wyścigów. Wow, niezły wynik. Zarobiliśmy jakieś 100 tysięcy? No, coś koło tego pewnie. Zarobiliśmy. Ale dobra. Kończymy już ten materiał, naprawdę. I dziękuję wam wszystkim serdecznie za obejrzenie. To było Gran Turismo 2. Ja jestem Recek. Trzymajcie się. I czołem!